Debata dnia. Krzysztof Świątek, dobry wieczór Państwu. Kilkanaście minut temu premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w Sejmie zastosowanie weta do propozycji budżetu Unii Europejskiej i próby wprowadzenia tam mechanizmu uzależniającego wypłatę funduszy unijnych od tak zwanej praworządności. Praworządności dosyć płynnej, nie wiadomo jak właściwie zdefiniowanej. Praworządności, która, jak mówił premier, ma być stosowana jako straszak i pałka propagandowa. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że przed nami wybór, czy nasz los pozostanie w polskich rękach, czy będzie o nim decydować kilku biurokratów z Brukseli. Koniec cytatu. Czy w Unii Europejskiej odbywa się próba sił, próba podporządkowania przez silne państwa starej Unii, Unii Europejskiej Zachodu, krajów Europy Środkowej, między innymi Polski i Węgier? Jak wyjście poza traktaty europejskie wpłynie na przyszłość wspólnoty? O tym porozmawiamy w pierwszej części naszej debaty, a w drugiej będziemy rozmawiać między innymi o blokadzie Sejmu przez strajk kobiet. Właśnie teraz miał się rozpocząć ten protest przed polskim parlamentem, a także o przesłuchaniu szefa Facebooka Marka Zuckerberga i szefa Twittera Jacka Dorseya w kontekście granic wolności słowa. O tym wszystkim będę rozmawiał z gośćmi debaty dnia w Polskim Radiu 24, a dziś moje zaproszenie przyjęli Rafał Woś z Tygodnika Powszechnego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Piotr Kubiak z Radia Gdańsk. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Panu. Panowie, to na początek posłuchajmy esencji, jeżeli chodzi o wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego w Sejmie. Premier mówił, nawiązywał właściwie do głosu Borysa Budki, lidera opozycji, który zarzucił premierowi Morawieckiemu, że jeśli użyje weta na szczycie Unii Europejskiej, jeżeli użyje weta do budżetu Unii Europejskiej, do tego mechanizmu uzależniającego wypłatę funduszy od przestrzegania praworządności, to będzie to zdrada stanu. Premier mówił w taki sposób, że to właśnie użycie weta jest obroną racji stanu. Posłuchajmy fragmentu wystąpienia premiera. Pan przewodniczący Budka, zdaje się, powiedział coś takiego, że zawetowanie to jest zdrada na polskiej racji stanu. Otóż, szanowni państwo, drodzy rodacy, jest dokładnie odwrotnie. Jest dokładnie odwrotnie. Dopuszczenie do tego, żeby w oparciu o mgliste, niejasne, niekonkretne, arbitralnie stosowane zapisy rozporządzenia, które ja mam pełne przekonanie co do tego, będą mogły być zastosowane przeciwko Polsce tylko na zasadzie politycznej, a więc motywowane politycznie, może doprowadzić do rozpadu Unii Europejskiej, a więc polską racją stanu, europejską racją stanu jest dbać o to, żeby zasady i wartości europejskie były przestrzegane. I to jutro wyraźnie powiem również na Radzie Europejskiej. Panowie, czy to jest próba sił? Próba, tak jak przedstawia to premier, ale nie tylko premier, bo tacy europeiści jak profesor Tomasz Grosse czy Przemysław Żurawski-Welgrajewski, którzy mówią o tym, wskazują bardzo wyraźnie, że stworzenie tego mechanizmu wykracza poza traktaty europejskie. To znaczy dokładnie chodzi o to, że sankcje finansowe, no a czymś takim będzie ewidentnie próba ograniczania funduszy europejskich, jeżeli dany kraj nie będzie spełniał owej praworządności, te sankcje finansowe powinny zostać uzgodnione jednomyślnie. Tak stanowią traktaty europejskie. To już nie są słowa premiera, tylko właśnie tych wskazanych europeistów. Czy w takim razie to jest próba sił, mimo tego, że traktaty tego nie przewidują, próba podporządkowania jednych krajów Unii Europejskiej innych krajów? Jak to widzi Piotr Kubiak? Jakby nie ulega to wątpliwości, że tak właśnie jest, jak mówi premier, a może nawet jest i gorzej, bo obserwujemy organizm Unii Europejskiej już od, nie tylko od momentu, kiedy weszliśmy do Unii, ale ja obserwuję jeszcze w momencie, kiedy to była nawet Europejska Wspólnota Gospodarcza, i widzimy postępującą erozję Unii. Widzimy, że Unia jest organizmem bardzo skłóconym i później mamy tego efekty, bo widzieliśmy, co się działo, kiedy był kryzys migracyjny, i widzimy, choroba Unii to jest Brexit. Wyjście Wielkiej Brytanii pokazało, że Unia jest organizmem, gdzie toczy się bitwa. Pytanie, kto w tej bitwie uczestniczy? Oczywiście możemy powiedzieć najważniejsze państwa. Tak.
Jest pytanie, czy te najważniejsze państwa, czy przywódcy tych państw, czy ci ludzie, którzy może z tylnego siedzenia kierują poczynaniami swoich emisariuszy w Brukseli, zdają sobie sprawę z tego, co robią. Bo już pomijmy nawet kwestię tego, że żadnej solidarności energetycznej w Unii nie ma, że na przykład takie kraje jak Polska, co premier też wskazywał w swoim przemówieniu, jeśli chodzi o kwestie transportu, no są po prostu zwalczane. Mamy atak ideologii LGBT i nie bójmy się mówić ideologii, bo tak po prostu jest. To jest ideologia, która ma być narzucona właśnie między innymi w Polsce. Mamy opór kraju konserwatywnego, gdzie mamy rząd konserwatywny, czyli Polski i drugiego państwa, czyli Węgier. Tutaj mamy też emocje bardzo duże po stronie Słowacji. Inne państwa, można powiedzieć, siedzą dzisiaj cicho, bo się boją Niemców i Francji. I mamy A to przepraszam, tylko wejdę, panie redaktorze, wejdę tylko na moment w słowo, jeszcze zanim oddamy głos Rafałowi Wosiowi. Mówi pan o rządach konserwatywnych w Polsce i na Węgrzech, no ale przecież w Niemczech jest przynajmniej teoretycznie też rząd, który się odwołuje do konserwatywnych chrześcijańskich wartości. No wszak kanclerz Angela Merkel kieruje rządem, którego trzonem jest chrześcijańska demokracja. Znaczy, no to są oczywiście tylko pozory, bo my widzimy, jak chrześcijańska demokracja układa się przez wiele lat z SPD. Ta chrześcijańska demokracja nie ma wiele wspólnego w ogóle z żadną chrześcijańską demokracją, dlatego nie mówmy tutaj, że rządy w Niemczech są rządami konserwatywnymi. Ale jeszcze mówiąc o wojnie, jest starcie właśnie takie, żeby pokazać między innymi nie tylko oczywiście Polsce i Węgrom, gdzie jest miejsce w szeregu, bo te dwa państwa zaczęły się wybijać na jakąś taką niezależność, może i można powiedzieć wręcz na niepodległość. Tworzą tak jak mamy tutaj Polska działa w Trójmorzu i to się bardzo nie podoba decydentom z Zachodu i próbują właśnie wprowadzić takie zapisy pozatraktatowe, jak teraz mamy tutaj taką próbę przy budżecie unijnym. Próbują oczywiście zwalić winę na Polaków. A jakie jest w ogóle podejście, to wydaje mi się, że bardzo fajnie obrazują słowa pani Katrin Barley, która mówiła o zagłodzeniu. I bardzo ciekawe wypowiedzi jej, może one tak uszły uwadze publiczności, dziennikarzy również, ale pani Barley na przykład w jednym z wywiadów powiedziała tak, że to jest właśnie odnośnie negocjacji budżetu. Obecnie negocjujemy budżet na najbliższych 7 lat i to dużo pieniędzy. Polska i Węgry chcą dostać pieniądze, żyją z pieniędzy europejskich. Jeśli nie uda nam się teraz zaprowadzić rządów prawa, kiedy to zrobimy? To było po tej słynnej wypowiedzi pani Barley o głodzeniu. Tylko jaki jest sens tych słów? Sens tych słów jest bardzo okrutny. Nie dość, że mamy tutaj kłamstwa, bo co słyszymy? Że my żyjemy z pieniędzy europejskich. To jest absolutną bzdurą, bo możemy to równie dobrze odwrócić i powiedzieć, Niemcy żyją z pieniędzy europejskich, bo do budżetu unijnego dają 25 miliardów euro, a dzięki temu, że mamy wolny handel na terenie Unii Europejskiej, mają 230 miliardów euro. To o co chodzi? To dodajmy... Ja bym może jeszcze, panie redaktorze, może troszeczkę, przepraszam, że jeszcze słowo chciałbym powiedzieć na ten temat, bo może... Ale wróćmy, może... nie, panie redaktorze, wrócimy jeszcze do tych wątków, bo ja chciałem to poruszyć, te kwestie finansowe, ale jeszcze no, muszę dbać tu o równowagę. Pytanie do Rafała Wosia, czy rzeczywiście to jest kwestia pewnej próby sił? Ja tylko dopowiem, że Katarina Barley, no to oczywiście wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego z ramienia SPD. Czy w Unii w tej chwili to jest coś, odbywa się pewne starcie, które jest dużo ważniejsze od kwestii finansowych, że to jest być może rysowanie się przyszłego kształtu wspólnoty i tego, jak ona ma funkcjonować? No bez wątpienia to jest próba sił. Ona się wiąże z tym, że w 2003 roku do Unii Europejskiej weszło wiele krajów z Europy Środkowo-Wschodniej, które i same siebie traktowały i były przez zachodnie
zachodnią Europę traktowani jako tacy ubodzy krewni. No i o ile przez pierwszy okres elity polityczne i opinia publiczna w tych nowych krajach, takich jak Polska, jak Węgry, ten stan rzeczy akceptowała, to znaczy uważano, że tak, my jesteśmy takimi ubogimi krewnymi i powinniśmy tak się cieszyć, że nas wpuścili do tej Unii Europejskiej, stanąć tam gdzieś w kąciku i tak się przypatrywać i nie zabierać głosu. A już na pewno nie zaprzeczać tym starym gospodarzom Unii Europejskiej. No ale od tego czasu trochę się jednak zmieniło. W Europie Środkowo-Wschodniej do głosu doszło takie nowe pokolenie polityków i opinia publiczna też się zmieniła. No i w sposób naturalny, dla mnie naturalny, mimo że nie zgadzam się tak co do wszystkich szczegółów prowadzenia tej dyplomatycznej ofensywy przez polski rząd, czy tam tej dyplomatycznej obrony polskiego interesu przez polski rząd. Natomiast to, że Polska próbuje właśnie zabierać głos w ważnych dla Europy sprawach i siada do tego stołu i nie chce już być tym ubogim krewnym, wydaje mi się zupełnie naturalne. No ale jak widać, to się nie podoba w krajach starej Unii. No i ta próba sił trwa, właśnie na tym ona polega. Teraz mamy jakiś taki szczyt, pewnie, no na pewno nie pierwszy i na pewno nie ostatni, ale tak, no to właśnie się odbywa na naszych oczach. To jeszcze pytanie do Rafała Wosia. W końcu dosyć taki umiarkowany w swoich opiniach profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski dzisiaj na forum portalu w polityce.pl przedstawił taką dosyć obszerną analizę, jeszcze do tego nawiążemy, ale chciałem o konkluzji powiedzieć na razie. Użył takiego sformułowania, jeżeli ustąpimy, przestaniemy być Rzeczpospolitą Polską, a staniemy się prowincją zarządzaną przez Unię Europejską. To profesor Żurawski-Welgrajewski. Z kolei profesor Grosse na antenie Polskiego Radia 24 mówił o tym, wyjaśniał niejako, o co chodzi, że w przypadku praworządności ona może być rozumiana w bardzo różny sposób. No dzisiaj mówimy o kwestii na przykład reformy sądownictwa. No, w tym kontekście używano reformy sądownictwa w Polsce, w tym kontekście używano zarzutu, że w Polsce nie ma rządów prawa, czyli nie ma praworządności. Ale profesor Grosse, to już nie premier, mówi o tym, że za chwilę może być tak traktowana kwestia polityki migracyjnej, kwestie światopoglądowe, czy wreszcie kwestie stricte ideologiczne i że no, może być na przykład zarzut, że nie właśnie... Nie tylko ekonomiczny. Rafał Wosia, nie jeszcze, tylko ekonomiczne. To nawet mi się wydaje, że te kwestie ideologiczne to jeszcze pal licho, to by się dało jakoś ułożyć, ale też kwestie bardzo takie konkretne. No, na przykład kwestia przemian energetycznych. Tutaj w Europie są bardzo rozbieżne interesy. W interesie krajów najbogatszych, takich jak Niemcy na przykład, jest szybkie przestawianie się na, znaczy odchodzenie od węgla i szybkie przestawienie się na zielone technologie, które Niemcy eksportują. Niemcy są też zainteresowani eksportem swoich nadwyżek energetycznych. Panie redaktorze, przepraszam, przerwiemy, bo trwa debata w Sejmie i przenosimy się tam, głos ponownie zabiera premier Morawiecki.